Hej, z tej strony Kasia, kota, yy, która tutaj się domaga głaskania. I witamy Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Yy, dzisiaj mam dla Was film, który tradycyjnie pewnie trochę potrwa, ponieważ jest to podsumowanie czytelnicze sierpnia. Tak, sierpnia. Zaczął się wrzesień. Nie wiem kiedy to się stało. Yy, książek fizycznie do pokazania mam pięć, yy, sporo audiobooków. Więc, może, żeby nie przedłużać, to przejdźmy już do rzeczy. Pierwsza książka, którą chcę Wam pokazać, to Stowarzyszenie Umarłych Poetów autorstwa pani Kleinbaum. To jest książka, która powstała na podstawie filmu, więc tak można powiedzieć, że trochę inaczej niż ma to miejsce zazwyczaj. I jest to też książka, która niedawna była lekturą, i o której nagraliśmy osobny film razem z Pawłem, tak więc podlinkuję go wam tutaj na górze. Ym, powiem tylko, że uważam, że jest to książka, którą naprawdę warto przeczytać, a jeśli nie samą książkę, to film. Ja co prawda film oglądałam ładnych parę lat temu, bo chyba jeszcze w liceum, na pewno jeszcze w liceum, i yy, 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 pamiętam, że główna rola, yy, czy główna. Rola y, Williamsa jest y, czymś fantastycznym, dlatego gorąco polecam wam ten film. Sama chyba go obejrzę jeszcze raz. Y, a o książce w tym momencie nie będę się rozwodzić, poza tym, że naprawdę uważam, że warto ją przeczytać. Kolejna książka to y, petarda. <grytanie> Zaczniemy y, tak mocno. Konkretnie to finał trylogii Wojen Makowych, czyli Płonący Bóg autorstwa Rebeki Kwang. Ciężko jest mi to uwrać w słowa, co myślę o tej książce, co myślę o całej tej serii. To jest coś fantastycznego, coś w czym bardzo widać to, jak autorka z powieści na powieść dorasta. Jest pełna zbrodni, pełna wszystkich okropieństw wojny. Mam wrażenie, że w tym tomie autorka. Zostawia czytelnikowi dużo więcej miejsca do oceny moralnej sytuacji. Nie chcę Wam też za dużo opowiadać o fabule, no bo to będą spoilery i to też będą spoilery do poprzednich tomów, jeśli nawet tak mgliście o nich opowiem. Mogę powiedzieć tyle, że Rin ze swoją kampanią dalej przetacza się przez cesarstwo Nikan. Mamy sporo wątków hesperyjskich, sporo bóstw. Też kwestia tego, jakichś takich dylematów moralnych, czy lepiej jest poświęcić cesarstwo czy jednostkę, jak wyważać, właśnie jak oceniać tego typu rzeczy. To jest mnóstwo takich tematów poruszonych, i one nie są w żaden sposób rozwiązane. I moim zdaniem to jest coś fantastycznego, bo właśnie Kwang nie daje nam gotowych rozwiązań w tej, w tej książce. One wszystkie są takie słodko-gorzkie, takie. Chyba życiowe to będzie najlepsze słowo. Tak więc, jeśli jeszcze nie czytaliście tej, tej sagi, to bardzo, bardzo ją Wam polecam. Z takich rzeczy na minus, to um, trochę mam takie poczucie, że ta książka mogłaby być rozbita na dwie, jeśli nie na trzy książki, tak naprawdę. To jest bardzo dużo wątków, bardzo dużo pomysłów. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę za dużo, na to, żeby właśnie upchnąć to wszystko w jednym tomie. No ale to jest takie bardzo subiektywne. To co na plus, to już trochę wspominałam wcześniej, ale właśnie kwestia tego zakończenia, które moim zdaniem można było poprowadzić inaczej, ale to jak zostało potraktowane, to jak jest niejednoznaczne, to że ono jest takie słodko-gorzkie, że z jednej strony to nawet chyba nie ma z jednej strony, to po prostu moje serduszko zostało rozdarte i było mi tak przykro, a z drugiej strony byłam taka y, dumna z postaci, która podjęła takie decyzje. Y, I mimo tego, że mm, ja kiedy sprawdzałam, ile stron ma ta książka, zrobiłam sobie spoiler niechcący, y, to i tak to zakończenie mnie bardzo usatysfakcjonowało. Spodziewałam się, że y, inaczej dojdzie do tego. A, a dostałam coś, co było fantastyczne. Y, łamiące serce, ale fantastyczne. Tak więc. <grym> Mogłabym tak ją zachwalać i zachwalać, mówić o tym, jak wielowymiarowa jest, jak autorka dorasta, o tym, ile dobrej zabawy naprawdę, mimo tego, jakiego tematu dotyczy, dotyczy ta książka, miałam w trakcie tej lektury, albo kwestia tego, że przeczytałam te prawie 800 stron na przestrzeni chyba tygodnia, albo nawet nie. Zdecydowanie, nie. To są jakby same mocne punkty tej książki. Mogę Wam jeszcze polecić wywiad, który jest dostępny na Empik Go, pewnie też na jakichś social, med social mediach Empiku z autorką. Wydaje mi się, że też daje takie ciekawe spojrzenie na tą książkę. Nie ma tam za dużo spoilerów, chyba w ogóle tam nie ma spoilerów, tak więc jeśli nie jesteście przekonani, to posłuchajcie, co o tej książce mówi Kwang. Jak inteligentną osobą jest i właśnie ile jakiejś takiej mądrości i celnych uwag zawiera w, w tym wywiadzie. A ja nie będę się rozwodzić, tylko przejdę dalej, bo ten film będzie trwał przez jakiś chory czas. W tym miesiącu, poza właśnie tym, co, co Wam pokazałam, słuchałam bardzo dużo audiobooków i w ogóle mam wrażenie, że ten miesiąc jest taki pod znakiem kryminałów. I to, co, o czym Wam chciałam powiedzieć teraz, jest jeszcze czymś, co się trochę wyłamie. Konkretnie to jest książka Koniec świata, u umyj okna. I to jest książka autorstwa Agnieszki Jelonek. Chciałam sprawdzić, tutaj mam notatki z wpisanymi tytułami i autorami. I to jest książka, która opowiada o kobiecie, która niby ma takie całkiem udane życie, męża, dobrą pracę. Ale w pewnym momencie dopadają ją napady paniki. I to jest coś, co jest super ważne i taki temat, o którym moim zdaniem trzeba mówić. Trzeba mówić więcej, trzeba zwiększać tą świadomość w społeczeństwie, ale wykonanie było po prostu słabe dla mnie. Bardzo płytkie, bardzo chaotyczne. Ja sama sięgnąłam po tę książkę, ponieważ y, mam wśród bardzo bliskich mi osób kogoś, kto zmaga się y, z nerwicą lękową i właśnie z napadami paniki, więc y, wiem trochę, jak to wygląda od strony opowieści tej osoby, ale y, tak stwierdziłam, że przeczytam jakąś książkę, może trochę lepiej zrozumiem. I nie, jakby <grytanie> ta książka była tak chaotyczna, tak. Y, Taka pobieżna, taka płytka, że to jakoś nie bardzo przystawało do tego, co znam z opisów, czy gdzieś doczytowałam w internecie. I po prostu czuję się trochę oszukana, czytając, kiedy słuchałam tej książki. Słucham jej w audio, więc też nie, nie straciłam jakoś bardzo dużo czasu, bo przyspieszam sobie to tempo słuchania. I... No i to tyle. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, to może wyciągniecie coś więcej z tej książki. Dla mnie to było kompletne pudło. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos tej książki, to to, że ona ma w sobie sporo jakichś takich, czy sporo. Ma w sobie szkodliwe zdania. Bo autorka umieszcza w swojej książce takie rzeczy, że jej bohaterce O, terapia jest bez sensu, terapia nie pomaga. Mm, pomogła mi joga, bo pomogło mi wyjście na kolację czy wyjazd na wakacje. No, zaburzenia psychiczne tak nie działają, więc uważam, że to jest trochę szkodliwe. Tak więc nie dość, że książka miałka to jeszcze z takim trochę fałszywym, szkodliwym przekazem. Coś, co, czego nie mogę Wam polecić. Ok, przejdźmy dalej. <grym> Może trafi się coś lepszego. Stosik czy audiobooki, stosik czy audiobooki, e, audiobooki. E, jest lepiej. Ale też jeszcze działaż tak fantastycznie, jak to, co zdarzyło mi się czytać w tym miesiącu. Konkretnie to są dwa audiobooki, na które trafiłam przez przypadek. Jest to Rysam, to jest pierwszy tom cyklu, i drugi to Układ i to są książki Igora Briganta, które dotyczą komisarz Malinowski. Oczywiście nie zapisałam, no ale tak, mamy pewną panią komisarz, która prowadzi śledztwo. Trafia się przypadek zamordowanego bezdomnego i on jest zamordowany w bardzo dziwny sposób. No i nasza komisarz prowadzi to śledztwo Monika. Ona miała na pewno na imię Monika, ale teraz jak miała nazwisko? W każdym razie prowadzi to śledztwo. Później pojawiają się kolejne morderstwa, które mają bardzo podobny schemat, a w zasadzie identyczny schemat, i zaczyna się robić gęsto. Jednocześnie pani komisarz ma zaniki pamięci i jest, czy w zasadzie była uzależniona od alkoholu, ale bardziej też od narkotyków i przeszła odwyk. Do tego ma mamę, która ma demencję. No i tak to się wszystko toczy. Generalnie ta książka jest. Ok, jeśli mówimy o pierwszym tomie, ale mam wrażenie, że autor ma trochę problem ze stylem. Bardzo mnie denerwowały jakieś takie powtórzenia i to, że często słownictwo było takie na zasadzie, mmm, poznałem nowe, inteligentne słówko, będę je wplatał co kilka stron. I tam pamiętam, że było coś o. zamiast po prostu stary, to było cały czas paleolityczne, Pale... paleolityczne zwierzę, paleolityczne jaskinia i tak dalej, i tak dalej. I to było takie. No, nie wiem, nieprzyjemne. Druga sprawa to to, że mam wrażenie, że tutaj trochę research siadł, że były jakieś takie dziury popularne, jakieś takie rzeczy, które chyba nie do końca tak wyglądają w prawdziwym życiu. I ten pierwszy tom jest taki w stylu trochę hollywoodzkiego filmu akcji. Że czytaj, się nie zastanawiaj To nieważne, dziury, to jest nieprawdopodobne, co ty. Te... Też tutaj autor w tym pierwszym tomie bardzo nadużywa zabieg z zanikiem pamięci, z amnezji, po lekach, po traumie i po, po narkotykach i hipnoza. No nie, to, to, to było. To były takie słabe punkty tej książki. Niemniej jednak ten kryminał y, w jakiś sposób wciąga. Szczególnie ta pierwsza połowa. Pierwsza połowa była naprawdę okej. Okay. Y, ale ponieważ te książki były dostępne na platformie Empiku, a ja potrzebowałam czegoś do szukania, nie miałam pomysłu, żeby co tam sobie zacząć słuchać dalej, to sięgnęłam po drugi tom. I cieszę się, że to zrobiłam, bo drugi tom był dużo, dużo lepszy. Był, y, znaczy dalej były te problemy ze słownictwem, ze stylem, to było trochę irytujące, ale y, sama akcja była dużo bardziej wciągająca. Pojawiało się trochę tych zabiegów z Hollywood, ale nie aż tak bardzo. Nie mieliśmy tej amnezji y, u głównej bohaterki. Y, mogliśmy obserwować to, jak właśnie y, komisarz Monika Monika Wrzezowska tak, y, wpada w, z powrotem w nauk. I, I to było coś mega ciekawego um, Tak więc jeśli szukacie jakiegoś kryminału, który będzie w miarę lekki To polecam Ale jednocześnie to nie jest coś takiego super I najlepszego z tego gatunku, co zdarzyłoby się czytać Spojrzałam jeszcze w notatki I a propos tego słownictwa poza paleolityczne Było dług tlenowy I mam tutaj zapisane, że pojawiło się przynajmniej pięć razy I to było to, kiedy zaczęłam liczyć Więc pewnie było tego... Więcej. I mam tutaj jeszcze zapisane to, że zakończenie pierwszego było wydumane, a przewidywalne, więc chyba trochę pojechałam tym książkom. No cóż, i najważniejsze zdanie, czemu nikt nie bierze na poważnie mamy? Bo mama głównej bohaterki mówi różne rzeczy, a wszyscy traktują ją, że ma demencję, jest starą kobietą, nikt jej nie bierze na poważnie, a mamusia ma zawsze rację. Przynajmniej moja tak mówi. Ale no dobra, skończmy ten sucharowy humor. Jestem po całym ciężkim dniu pracy, jest godzina 22.00. Ja nagrywam. Musimy mi wybaczyć to poczucie humoru. Przejdźmy dalej. Dalej też jest kryminał. Tylko tym razem coś, co mam fizycznie, to jest Podpalacz Wojciech Chmielarza. To jest pierwsza książka tego autora, którą miałam okazję przeczytać, i była naprawdę, naprawdę dobra. To też w sumie taka ciekawa sytuacja, bo przed chwilą akcja kryminału rozgrywała się w Warszawie. To chyba też tak trochę na plus, bo ja jestem z Warszawy i lubię czytać o miejscach, które znam. To było fajne. W każdym razie, w podpalaczu znowu mamy komisarza, tym razem Jakuba Mortkę, i część akcji rozgrywa się w pałacu mostowskim, o, których przed chwilą, o którym to pałacu przed chwilą czytałam, czy w, w słuchałam w książkach Igora Briggeganta. Ale tak, sam podpalacz. Mamy do czynienia z serią podpaleń na warszawskim Ursynowie, i dopiero przy trzecim podpaleniu Zostają one zgłoszone na policję, bo przy trzecim podpaleniu ginie człowiek. I jak mordka musi rozwiązać tę sytuację, dowiedzieć się, czy to seryjno podpala, czy będzie podpalał dalej, czy właśnie przerwał ciąg, jak to tam wszystko wygląda. Książka, która jest brutalna, jest taka przesiąknięta życiem, tym, że jest mnóstwo jakichś przeciwności losu, i nie ma jakichś takich wstryknięcia palców i rozwiązania sytuacji, tylko jest papierkologia, może ktoś zostać odsunięty od, od śledztwa z bardzo różnych powodów, Ym, jakiś tam rozwód w tle, Ym, jakaś przemoc domowa, to, że te wszystkie postaci są, są takie mięsiste, takie pełnowymiarowe, to, że każdy ma jakieś wady i, i jakieś zalety. W pewnym momencie pojawia się gangster, ale okazuje się, że w pewnych sytuacjach ten gangster, który trzęsie całą Warszawą, ma też jakieś wartości, którymi się kieruje, i w pewnym sensie może jest też dobrym człowiekiem. To takie ciekawe sytuacje. Na plus na pewno plot twisty, które tu się pojawiają, i, i samo zakończenie. Ja tak trochę zdziwiona się patrzyłam na, na te kartki. Styl autora też całkiem przyjemny, szybko się czytało. Ja się bardzo wciągnęłam w tę lekturę. W porównaniu jeszcze do poprzedniego kryminału, o którym wam mówiłam, mam wrażenie, że chmielarz zrobił dużo lepszy research i mamy więcej tej papierkologii, z którą się zmaga policja. Tego, że gangsterzy potrafią grać służbą na nosie i nie ma co z tym zrobić. To, że właśnie nie ma jakichś takich dziur fabularnych, to jest super. Na pewno więcej życia, mniej Hollywood, więc to na plus. Jeszcze w kwestii języka. Jest on dość taki. Suchy. Taki lekko szorstki i niektórzy to mogą odebrać jako wadę, a moim zdaniem to jest coś, co jest super wyważone, bo on jest taki szorstki, pojawiają się wulgaryzmy, ale to nie jest jakoś tak, że ta książka traktuje właśnie przekleństwa jak przecinki, tylko to jest takie wyważone i jednocześnie całkiem nieźle się to czyta. I jeszcze w kwestii podpalenia, bo jest pewna ofiara, która zostaje poparzona i ląduje w szpitalu na szaserów. I faktycznie jest tak, że to jest jedyny szpital, który leczy poważne poparzenia Chyba w całej Polsce, a na pewno w Warszawie e, Tutaj w książce jest powiedziane, że są tylko dwa łóżka e, Od osoby, która dość długo leżała w tym szpitalu wiem, że jest już, już ich odrobinę więcej Ale nie dużo więcej Także trochę smutna, trochę się uśmiałam jak czytałam tę opowieść e, W każdym razie polecam bardzo dobry kryminał, jeden z lepszych, jakie czytałam w tym miesiącu. Kolejną książką, jaką przeczytałam w tym miesiącu, był Wizjer Magdaleny Witkiewicz, i to jest znowu pierwsza książka tej autorki, z jaką miałam do czynienia. I z tego, co się orientuję, Magdalena Witkiewicz pisze zazwyczaj jakieś takie powieści, bardziej romanse, obyczajówki, tego typu klimaty, a Wizjer jest Thrillerem i z thrillerem bardzo dobrym. I to jest taka książka, która, kiedy ją czytałam w pierwszym odruchu, bardzo mi się skojarzyła z trylogią Jakuba Szamałka. Więc, jeśli ta książka Wam się podobała, to Vizier myślę, że też może Wam się spodobać. O czym jest? To jest thriller, który skupia się głównie na cyberbezpieczeństwie, tylko w trochę innym wymiarze niż właśnie Książka Szamałka. W w tym wypadku mówimy o handlu danymi. Nie, nie do końca handlu danymi. Może tak, o kwestii akceptowania regulaminów bez zwracania na to uwagi. Tego, jak sprzedajemy dane, które nas dotyczą, jak one mogą być wykorzystywane, co ze sobą niosą. To jest w pewnym sensie fikcja literacka. Z drugiej strony. Może w jakimś stopniu jest to możliwe? O samej fabule. Naszą główną bohaterką jest Laura Kirsch. Laura jest bardzo dobrym analitykiem danych i pewnego dnia trafia na największą konferencję branżową. Oczywiście korzysta z tej sytuacji, jedzie na tą konferencję, tam się też przy okazji dzieją inne rzeczy, które mocno zmieniają jej życie. I od tego czasu. W jej życiu pojawiają się dziwne sploty wydarzeń, jakieś nie do końca zrozumiałe, uzasadnione samobójstwa, um, i inne historie, o których nie będę Wam teraz tutaj za dużo opowiadać, żeby nie spoilerować. Um, jest gęsto, i to też jest, moim zdaniem, spora zaleta, bo często właśnie w kryminałach, w thrillerach krew się leje strumieniami. Tutaj, okej, okay, są jakieś samobójstwa i są takie szamrane historie. Um, jest ich mało. Mimo to napięcie momentami jest bardzo, bardzo duże. Ja w pewnym momencie przewidziałam, co tam się zadzieje i dlaczego pewne sprawy toczą się tak, a nie inaczej, ale w żaden sposób nie zabrało mi to frajdy z słuchania i z obcowania z tą książką. Tak więc bardzo ją Wam polecam. Na plus na pewno to, że autorka bardzo sprawnie napisała tę książkę i tak jak napisała, nie pamiętam, czy to był prolog, czy to był epilog, Wie trochę o tym świecie, trochę ma doświadczenia. Jednocześnie ma całkiem niezły warsztat pisarski, więc ta książka jest taka sprawnie napisana, wciągająca, taka, że się przyjemnie i szybko czyta, więc to jest na pewno, na pewno duży plus. No i kwestia zakończenia, które jest bardzo otwarte, przynajmniej jak dla mnie, ale też satysfakcjonujące, i nie mogę, jakby tego nie przyznać, że bardzo czekam na drugą część i z chęcią bym przeczytała. Dalej mamy... <gryminał> Znowu kryminał, tylko że zupełnie inny wymiar. Przygoda Sherlocka Holmesa. Oczywiście napisał to Arthur Conan Doyle. I to jest już tom... Raz, dwa, trzy, cztery, piąty... Z cyklu. Tym razem to jest seria opowiadań, w których oczywiście głównym bohaterem jest nie kto inny, jak Sherlock Holmes Gentleman Detective. Jest ok, Niektórzy mówią, że to jest najlepszy tom i może coś w tym jest. To jest taka esencja Sherlocka Holmesa w Sherlocku Holmesie. I wydaje mi się, że jeśli jesteście dorośli, a chcielibyście jakąś bajkę na dobranoc, to to jest super. Bo jest to zbiór 12 całkiem krótkich opowiadań, więc idealnie takie jedno odpowiadanie przed snem i, i można odlecieć piulkolotem. A jednocześnie właśnie nie jest przytłaczające, nie ciągnie się i jest, jest ok. Z drugiej strony, przez to, jak dużo dostaje się tego Sherlocka, to ja się czuję troszeczkę zmęczona po tej lekturze i chyba muszę odpocząć od tej serii. No bo jednak ten Sherlock jest cały czas idealizowany, wszystko jest takie. Co to nie ja, albo hmm, co to nie Sherlock w zasadzie, bo to Watson cały czas tam um, pije peany na jego temat. Ale, ale mimo wszystko ja się dobrze bawiłam i właśnie jako taki przerywnik, jako opowiadania do podczytania od czasu do czasu to bardzo dobra pozycja. Tak więc, jeśli lubicie klasykę kryminałów, jeśli właśnie nie chcecie tych yy, rzek krwi, tylko bardziej jakieś dochodzenia. Siłami główki, to myślę, że to będzie dobry wybór. Przez ostatnia książka, o której chcę Wam opowiedzieć, to książka popularna naukowa. Myślę, że można ją tak potraktować. To jest książka Obsesja Piękna: Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety. I nie zapisałam autorki. Pojawiłam się gdzieś tutaj. To jest książka napisana przez panią, która jest psychologiem. I faktycznie czuć to w tej książce. I to można potraktować jako minus, bo książka jest napisana takim suchym językiem żeby nie powiedzieć oschłym, ale bardzo takim konkretnym i zwartym. I moim zdaniem jest to w pewien sposób zaleta. No ale to już kwestia, co kto lubi. To, co na pewno na plus, to jest to książka, która dla mnie subiektywnie jest ważna, jest potrzebna. I porusza takie tematy, które z jednej strony myślę, że większość z nas ma świadomość, jak to wszystko działa, ale tak bardzo konkretnie pokazuje palcem, co jest nie tak z daną sytuacją. Chociaż już o kilku rzeczach nie myślałam wcześniej w taki sposób, jak autorka to przedstawia. Nie jest to taka książka psychologiczna i lekko tandeciarski poradnik w stylu. Wszyscy jesteśmy piękni, nie przejmujmy się. Tylko to jest taka rzetelna analiza i od strony so socjologicznej, i od strony psychologicznej, i od strony kosztów kulturowych, finansowych, emocjonalnych, itd. itd. które są związane z wymaganiami, jakie się na narzuca kobietom. Wymaganiami na temat Urody, ale też zachowania związanego z urodą, i tak dalej, i tak dalej. Część z tych historii znam z autopsji albo patrząc na koleżanki, które mnie otaczają. To są takie naprawdę solidne przykłady z życia. Chociaż z paroma twierdzeniami czy tezami autorki tak nie do końca się zgadzam i mam jakiś taki lekki zgrzyt. Wydaje mi się, że to jest książka, do której chciałabym wrócić za jakiś czas, bo jest to coś takiego, co. Zmusza do myślenia i trochę pomaga sobie przemeblować w głowie pewne sprawy, i, no i zwiększa jakąś taką świadomość. Jednocześnie autorka nie jest taką e, stereotypową feministką, jak to się w krzywdzący sposób czasem portretuje, i moim zdaniem to jest super sprawa, e, że właśnie pojawiają się takie pozycje, które pokazują to, że feministki to są normalne kobiety, które normalnie walczą o prawa kobiet. E, więc to jest coś bardzo fajnego. Moim zdaniem. I z rzeczy jeszcze na plus, to to, że autorka przytacza konkretne badania. Może nie opisuje ich jakoś w bardzo rozległy sposób, ale mówi, że na podstawie takich i takich badań przeprowadzonych wtedy i wtedy tam i tam wysunięto takie i takie wnioski. Więc to jest coś, co jest bardzo rzeczą na plus. Bardzo często mówię bardzo w tym filmie, tak jak mówiłam, dość późna pora. I to jest coś, dzięki czemu możemy zweryfikować tę wiedzę, możemy poszukać dalszych źródeł tego, na jakiej podstawie coś zostało zbadane tak, a nie inaczej. I moim zdaniem to jest coś ważnego w literaturze popularno-naukowej, żeby te źródła były i żebyśmy my, jako czytelnicy, mieli możliwość zweryfikowania. Tak więc podsumowując, uważam, że jest to książka, którą powinna się przeczytać. Myślę, że powinno się podsunąć rodzicom. Powinno się podsunąć y, dziewczynom, które są w wieku dojrzewania szczególnie. Y, I to jest taka książka, która trochę zmusza do myślenia, więc myślę, że, że tak jak wspominałam, y, kiedyś pewnie do niej wrócę, tak żeby sobie podczytać rozdział czy dwa. Okej. Okay. Y, y, I ostatnia książka na dziś to... Nie kryminał, to y, romans. A przynajmniej y, tak jest reklamowany. Konkretnie to jest Bromans. Klub Książki, autorstwa Lisy K. Adams. Liczyłam na książkę, która będzie opowiadała o e, zawodniku, bejsboliście jakiegoś pierwszoligowego klubu, który jest takim wielkim, napakowanym samcem alfa i rozpada mu się małżeństwo i inne samce alfa z okolicy wciągają go do klubu książki i czytają harlekiny, e, żeby wyratować to małżeństwo. E, no tego w sumie jest tutaj mało. Ale w żaden sposób mnie to nie zawiodło, bo książka jest naprawdę super. Z jednej strony jest tak zabawna, jak brzmiał ten opis, yy, ale ma w sobie sporo wartości, i to moim zdaniem jest coś fantastycznego, bo poza tym humorem, który czasem jest trochę prześne i myślę, że w niektórych, yy, niektórych może wzbudzać lekkie poczucie żenady, yy, ja akurat bawiłam się fantastycznie i nie czuję się winna z tego powodu, yy, to ma też. Dużo takich treści w kwestii dbania o relacje, dbania o, o związki, o to, jak się odbudowuje, jakieś poczucie zaufania o tym, że truizm, trzeba ze sobą rozmawiać. I jest to napisane w naprawdę naprawdę dobry sposób. Jest sporo scen erotycznych. Nie spodziewałam się tego, że będzie ich aż tyle, ale też mi to nie przeszkadzało. Mówię tak po prostu, jeśli ktoś ma z tym problem w czasie lektury. Bardzo mi się podobało też to, jak była sportretowana główna bohaterka Tia w zestawieniu do innych wag, to się tak nazywa, żony i dziewczyny, właśnie tutaj, akurat bejsbolistów. To było coś ciekawego i tego właśnie, jak, jak to, jak każdego dotykają kryzysy w pewnym momencie. To było coś no, takiego życiowego, fajnego do przeczytania i wartościowego na pewno. Na pewno jest lekko schematyczna, no ale to, to chyba też jakby kwestia tego gatunku i tego, w co wpakowała się autorka, ale jednocześnie nie widzę tego jako, 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 jako taką dużą wadę, szczerze powiedziawszy. Trochę spodziewam się te, takich rzeczy w taki, przy takich gatunkach. Jednocześnie ta książka jest po prostu urocza. Czyta się ją bardzo lekko, jest zabawna. No, oczywiście z tymi też ważnymi treściami w, tele, w tle. W większość postaci jest taka, którą od razu się lubi, są takie całkiem pełnowymiarowe. Ja uwielbiam to jak e, Gavin, Gavin, czyli główny bohater prowadzi e, monolog wewnętrzny, czy w zasadzie dialog wewnętrzny e, z bohaterem z romansu, który czytał. A właśnie bo w zasadzie czytają tylko jeden romans, panowie, a w zasadzie są przytaczane fragmenty tego romansu. E, I trochę mnie to bawiło właśnie jak, e, jak główny bohater sam ze sobą prowadzi takie dialogi. E. Jeśli szukacie czegoś lekkiego, ale co będzie jednak o czymś bardziej wartościowym, to myślę, że warto sięgnąć po tę książkę. Ok, i to już wszystko na dziś. Ten film jest chyba strasznie, strasznie długi. Kończy mi się miejsce na aparacie, więc bardzo się sprężam. Dajcie mi znać w komentarzach, jaką najlepszą książkę przeczytaliście w tym miesiącu. No i z kotą już się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!